Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z Knossos. Byliśmy już w części zachodniej kompleksu. Weszliśmy tędy. Na górę zeszliśmy po schodach na centralny dziedziniec. W poprzednim odcinku byliśmy w części północnej, łącznie z teatrem, i w części północno-wschodniej. Pozostała nam część wschodnia i kilka charakterystycznych punktów w części południowej. Dziedziniec centralny znajduje się na tym samym poziomie gruntu, co dziedziniec zachodni i minojskie miasto. Natomiast część wschodnia jest zbudowana na zboczu wzgórza i sięga dwa piętra w dół. Tutaj to całkiem nieźle widać. Dziedziniec centralny i poziom dziedzińca centralnego, piętro minus 1 ze słynną wielką klatką schodową i piętro minus 2. Wielka klatka schodowa, na którą właśnie patrzycie, łączyła te dwa piętra w dół, jak również dwa piętra w górę. Patrząc na grubość i konstrukcję ścian piętra znajdującego się na poziomie centralnego dziedzińca, badacze uważają, że było nad nim jeszcze jedno piętro. Kondygnacje schodów prowadzące na dwa dolne piętra o dziwo zachowały się od epoki brązu. Biorąc pod uwagę, że kondygnacje wspierały się na drewnianych kolumnach, jest to tym bardziej zaskakujące. Klatka schodowa prowadziła do ciągu korytarzy, obszernych sal i małych pomieszczeń. Patrząc na czerwone kolumny i fresk na ścianie, widać, że co nieco tu zrekonstruowano. Tym niemniej w tym momencie daje to pogląd, jak kiedyś to miejsce wyglądało. Pięćdziesiąt cztery schody tej klatki schodowej prowadzą na sam dół do tzw. sali podwójnych toporów. Ten rejon Evans określił jako apartamenty królewskie. Pomieszczenie, na które w tej chwili patrzycie, Evans nazwał salą podwójnych toporów, ponieważ podwójne topory były wyryte na ścianach świetlika. Kadry, na które teraz patrzycie, są zrobione 2 lata temu, ponieważ w tym roku dolna część wschodniej strony Knossos była niedostępna dla zwiedzających. To pomieszczenie z całą pewnością jest reprezentacyjne, lecz chyba nie za bardzo się nadaje na prywatny apartament. Dlaczego? Po pierwsze, to pomieszczenie znajduje się bardzo nisko. Wprawdzie miało świetliki, lecz one wyprowadzałyby co najmniej na poziom gruntu, to znaczy na poziom dziedzińca centralnego, a najprawdopodobniej jeszcze 2 kondygnacje wyżej, więc byłoby tam dosyć ciemno. Po drugie, to pomieszczenie było bardzo ładnie i wyraźnie otwarte na otoczenie i to był drugi problem. To znaczy, dlaczego to był problem? Otóż ta sala była podwójną komnatą z wewnętrzną i zewnętrzną przestrzenią. Wewnętrzną przestrzeń można było otworzyć lub zamknąć z 3 stron zestawami podwójnych drzwi. I teraz tak, gdyby te drzwi otworzyć, żeby było jasne, no to całość była szalenie ażurowa z bardzo niewielką możliwością intymności. No, wydaje się, że to nie jest zbyt przyjemne mieszkać w czymś takim. Po drugie, po zamknięciu tych drzwi, no to w środku było rzeczywiście ciemno. Tu dodam, że zewnętrzna przestrzeń była wsparta na kolumnach, nie była zamykana i taką konstrukcję nazywa się megaronem. Była to konstrukcja używana bardzo powszechnie, również w czasach późniejszych, w czasach greckich. I w czasach greckich na takiej konstrukcji opierały się po pierwsze świątynie, a po drugie ona była stosowana w bogatych willach. Z tym, że ta otwierana i zamykana przestrzeń reprezentacyjna była przestrzenią niejako publiczną, taką dla wszystkich domowników. Otwierała się ona na wschód lub na południe. No i jak było ciepło i miło, to było tam zadaszone przewiewnie. Można było siedzieć, jakieś obiady wydawać, uczty organizować, zresztą tak to nawet było. No i coś takiego to ja rozumiem. Tego rodzaju konstrukcja świetnie się nadaje do takiego zastosowania. Ale tak na prywatne mieszkanie to chyba no nie za bardzo. Dodatkowo ten megaron jest niejako wciśnięty pomiędzy warsztaty i magazyny, co też nie wydaje się oczekiwanym sąsiedztwem przy prywatnych apartamentach króla.
Tutaj dodam też, że szukanie apartamentów królewskich króla Minosa jest pomysłem Evansa. Tak naprawdę on szukał czegoś takiego ze względu na opowieści greckie, które powstały kilkaset lat później, oraz ze względu na opinię publiczną, bo nie ma tutaj żadnych informacji, ani potwierdzających, ani zaprzeczających zresztą, istnieniu jakiegokolwiek króla, króla Minosa, ani nawet jakiegokolwiek innego króla. Z mojego punktu widzenia więcej jest nawet przesłanek wskazujących na to, że tutaj no nie ma miejsca na jakiegoś wielkiego, pysznego władcę. Chyba że taki władca był kimś zupełnie nam mentalnie nieznanym, o zupełnie całkowicie innych przyzwyczajeniach i oczekiwaniach od ludzi z nim żyjących. Nie wiem, chyba że był bardzo skromny, głównie żył sprawami publicznymi. To samo zresztą dotyczy potencjalnej wielkiej kapłanki, owej pani Labiryntu. Jeśli wspominana tabliczka znaleziona w Knossos pod mianem pani Labiryntu nie rozumiała po prostu bogini. No to właśnie ta nazwę, to egalitarność jest wielkim pytaniem i zagadką Knossos. Zresztą nie tylko Knossos, ale i całej Krety epoki brązu. Tablica informacyjna opisująca wielką klatkę schodową głosi, że ten sam układ pomieszczeń, jaki był na poziomie minus 2, był również na poziomie minus 1. Może tutaj było lepsze miejsce na jakieś apartamenty. Problem w tym, że nie znaleziono tutaj niczego, co wskazywałoby na prywatne życie kogoś wyróżniającego się splendorem. Takiego wyróżnionego miejsca nie znaleziono nie tylko tu, lecz w całym kompleksie. Fakt, że istnieją piętra, nie ma znaczenia o tyle, że tak jak w wielu miejscach, zabytki razem z całym piętrem spadały na parter i badacze mogli je znaleźć. Ktoś może zauważyć, że w dobie upadku Knossos było ono splądrowane. Owszem, i na pewno wiele pięknych przedmiotów zniknęło na zawsze, bo wydaje mi się, że niczego ze splądrowanego Knossos nie odnaleziono nigdzie. Tak czy siak, jakieś pojedyncze przedmioty jednak w Knossos się zachowały. Od na przykład przedstawiane już statuetki pani Labiryntu z zachodniego skrzydła, tabliczki gliniane, w tym jedna z darami dla pani Labiryntu, gra strategiczna, trochę naczyń, trochę przedmiotów wskazujących, że były tutaj warsztaty albo magazyny, więc być może mogło się zachować coś, co by wskazało na prywatne apartamenty króla czy królowej, ale jednak się nie zachowało. Czy w związku z tym można sądzić, że w Knossos był jakiś król i królowa, czy ich nie było? Sami rozstrzygnijcie. A ja przejdę do pomieszczenia nazwanego przez Evansa Megaronem Królowej. Znajduje się on również na piętrze minus 2, tak jak Megaron Króla, czyli sala podwójnych toporów, obok Megaronu Króla, jest mniejszy i jeszcze gorzej położony, ponieważ znajduje się on bezpośrednio naprzeciwko ściany magazynów. I tutaj to rzeczywiście było ciemno. Najprawdopodobniej również było ciemno po otwarciu wszystkich ścian składających się z drzwi. Z tym pomieszczeniem wiąże się pewna ciekawostka. Otóż na tyłach jest coś, co idealnie wygląda jak basen lustralny. Zagłębienie w podłodze, zejście po schodkach. No idealny basen lustralny w typie, jaki Wam pokazywałam. Ten wolno stojący w północnej części kompleksu Knossos, jak również w tak zwanej sali tronowej. I otóż Evans miał z nim problem. Nazwał go łazienką królowej, ale takie same pomieszczenia nazwał gdzie indziej sakralnymi basenami lustralnymi, to znaczy basenami lustralnymi używanymi do obmywań. Pomimo tego basen lustralny w tym Megaronie pozostał łazienką, została do niego wciągnięta wanna odkryta gdzieś obok i wszystko mogło ślicznie wyglądać w prasie. W tych pomieszczeniach potencjalnie należących do królowej zrekonstruowano kilka fresków, w tym słynny fresk z delfinami, który najprawdopodobniej spadł z pierwszego piętra. To znaczy z piętra minus jeden. O freskach znalezionych w Knossos dokładniej opowiem Wam trochę później. Czyli podsumowując, w apartamentach przypisanych królowej albo ciemno jak w studni, albo po otwarciu wszystkich drzwi z trzech stron wokół Megaronu, na wystawie dla każdego, kto szedł do magazynów lub do warsztatów. Bez żadnej intymności. To są właśnie magazyny naprzeciwko Megaronu w cudzysłowie królowej.
spory teren chroniony od góry blachą falistą. Od strony wschodniej wyglądają one tak. Inaczej mówiąc, patrzycie na te magazyny od zewnętrznej strony kompleksu. Dziedziniec centralny byłby po schodach w górę i na wprost. Na północ od wielkiej klatki schodowej zostały zidentyfikowane warsztaty szlifujące piękne kamienie oraz miejsce, które badaczom najbardziej się skojarzyło z pomieszczeniem, w którym uczono rzemiosła przyszłych szlifierzy. Dalej na północ od warsztatów szlifierskich są magazyny, między innymi magazyn z tymi ogromnymi pitosami, które właśnie widzicie. A jeszcze dalej na północ za nimi coś, co już Wam pokazywałam w poprzednim odcinku. Link do niego jest pod spodem. Czyli również warsztaty i magazyny i między innymi miejsce, w którym znaleziono piękną grę planszową oraz mnóstwo luksusowych naczyń. Jak już jesteśmy po wschodniej stronie i przy kadrach sprzed 2 lat, to spójrzcie na tą ceramiczną rurę. Otóż jest to fragment systemu wodociągowego dostarczającego wodę pitną z oddalonego górskiego źródła. Taki system ceramicznych rur był świetny również do tego, żeby ta woda była czysta, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia osadzały się na porowatej, nierównej powierzchni ceramiki oraz w załomach tych prostych kawałków rur. Rysunek na tablicy opisującej ten system pokazuje, jak one były łączone, po prostu wkładane jedna w drugą. W ten sam sposób, tylko bez już możliwości filtrowania, wyglądał system kanalizacyjny. W całym kompleksie były też odprowadzenia deszczówki, również ze świetlików w pomieszczeniach. Każda ze stron tak zwanego pałacu Knossos miała wejścia, niekoniecznie bardzo oficjalne. I wschodnia strona również miała takie wejście. I otóż całkowicie już na zewnątrz kompleksu istnieją fundamenty, całkowite pozostałości dużego budynku, który Evans nazwał Willą Królewską. I tak szczerze mówiąc, będąc jakimś władcą, czy nawet wielką kapłanką, to chętniej mieszkałabym w takim miejscu, niż gdzieś tam na dole, wciśnięta między warsztaty i magazyny. Jak już jesteśmy od zewnętrznej strony kompleksu Knossos i przy kadrach nakręconych 2 lata temu, nieco zaspoileruję, wybiegając w przyszłość. Otóż w południowo-wschodnim narożniku kompleksu, od zewnętrznej strony, w miejscu, gdzie kończą się magazyny, jest świątynia podwójnych toporów. To pomieszczenie, które wcześniej zapewne było magazynami, zostało zamienione na świątynię pod koniec tak zwanego okresu popałacowego w latach 1375-1200 przed Chrystusem. Jest ono, to pomieszczenie, szczególnie ciekawe. Dlaczego? Wszystko wskazuje na to, że około roku 1450 przed Chrystusem w Nakrecie pojawiła się nowa dynastia, która przybyła z Myken. Wnioskujemy to stąd, że wtedy pojawiło się mykeńskie pismo linearne B i widać niejakie zmiany kulturowe. Od tego czasu na Krecie widać też zmianę w organizacji społecznej. Otóż wszystkie inne centra pałacowe, a właściwie centra kulturalno-gospodarcze, zostały zniszczone, zburzone. Jest to tak zwany okres jednopałacowy, ponieważ jedynym centrum, które się ostało, było Knossos, które już w tym momencie zaczęło być przypominać siedzibę władcy. Jak mówi większość specjalistów, Mykeńczycy mogli przejąć rządy na Krecie, ponieważ wspaniała, bogata i pełna splendoru cywilizacja kreteńska załamała się wewnętrznie. Tym niemniej nowa dynastia rządziła tutaj tylko około 100 lat, po których zaczęła się ogromna i całkowita zapaść w całym basenie Morza Śródziemnego. Po Krecie, najpierw na wybrzeżach, a później coraz śmielej w głębi kraju, zaczęły hulać bandy morskich rzezimieszków, piratów i również tak zwane tajemnicze ludy morza. Te bandy nie dotarły tylko na Krecie w wysokie góry, gdzie schroniła się miejscowa ludność. Ludzie w górach wybudowali osady, do których trudno było dotrzeć niezauważonym, a już na pewno łatwo było się obronić. Byliśmy w jednej z takich osad, opowiemy Wam o niej w którymś z przyszłych filmów. Ten kryzys, o którym właśnie opowiadam,
to 300 lat zapaści w basenie Morza Śródziemnego, zapaści tak wielkiej, że nawet pismo zniknęło w tym rejonie. Kolejnym etapem, dopiero po kilkuset latach, było wyłonienie się Grecji kontynentalnej, najpierw z miastami państwami, tak to, jak to już znamy wszyscy z lekcji historii. Powróćmy z powrotem do Knossos. Jest rok 1375. Czy ktoś urzęduje jeszcze wokół dziedzińca centralnego w Knossos? Czy ten rejon jest już całkowicie zniszczony i splądrowany? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie w tym to czasie, w miejscu, gdzie wcześniej były magazyny, w południowo-wschodnim zakamarku, ktoś urządził świątynię. Datowana jest ona tak trochę mało konkretnie na lata 1375-1200 przed naszą erą. Jest to klasyczna minojska świątynia, tylko bardzo uboga. Ubóstwo świątyni widać chociażby w tym, że tylko jej część była wyłożona kamieniami. Druga część była po prostu klepiskiem. Wewnątrz, na typowej dla minojskich świątyń ławeczce, na której ustawiano przedmioty ceremonialne lub wotywne, w świątyni podwójnych toporów znajdowały się figurki, podwójna siekiera, rogi konsekracji i przenośny ołtarzyk. Figurki były cztery. Jedna to bogini z podniesionymi rękami, dwie to postacie kobiece z rękami w kształcie węży, dłonie były głowami węży, reszta ręki to ciało węża. Oraz jeszcze jedna figurka to postać męska trzymająca ptaszka. Czy to był ofiarodawca, czy była to jakaś inna symbolika? Trudno powiedzieć. Powróćmy do figurki bogini z podniesionymi rękami. Dokładnie ta figurka z Knossos jest najstarszym znalezionym wyobrażeniem tego typu. Jest ono istotne o tyle, że od tego czasu w domach i świątyniach Kreteńczyków zaczęły się pojawiać takie figurki. I są one w zasadzie już teraz jedynym wyobrażeniem bóstwa. Mówię w zasadzie, ponieważ nie jestem pewna, czy nie znaleziono jeszcze jakiegoś innego wyobrażenia. To znaczy, ja o tym nie słyszałam, ale to, że ja nie słyszałam, to nie znaczy, że ktoś takiego wyobrażenia gdzieś jednak nie znalazł. A więc? Od tego mniej więcej czasu takie przedstawienie, ten schemat wyprze wszystkie inne i stanie się jedynym spotykanym w kreteńskich domach i osadach. Kult bóstwa, które kryło się za prezentowanym symbolicznym wyobrażeniem, zakończył się dopiero około roku 800 przed naszą erą, w momencie, gdy dorowie, którzy przyszli z kontynentu, wprowadzili kult 12 bogów olimpijskich i Grecję już nam znaną, jak wspominałam, ze szkoły. Chociaż to, co oficjalne i narzucone, nie zawsze przyjmuje się w każdym zakamarku. I osobiście mam wrażenie, że duch wielkiej bogini unosi się nadal nad Kretą. Ja czasem żartobliwie mówię, że Kreteńczycy są tradycjonalistami. Ten wątek też pociągniemy w którymś kolejnym filmie. W każdym razie bóstwo, które kryło się za niezwykle symbolicznym przedstawieniem w postaci kobiety z podniesionymi rękami, musiało być dla ludności Krety ważne, ponieważ w dobie ciężkich czasów wieków ciemnych porzucili oni wszystkie mykeńskie nowinki i powrócili do wiary przodków, co widać chociażby w wyglądzie tych posążków, które wszędzie na całej wyspie są tworzone według tego samego schematu, zgodnie z zasadą, że ważność idei powoduje petryfikację kanonu. Przy świątyni podwójnych toporów pytaniem jest, czy jej otwarcie na stronę świętej góry Juktas jest przypadkowe czy świadome. Ale póki co porzućmy mroki wieków ciemnych i podejdźmy do południowego wejścia, całkowicie zrekonstruowanego przez Evansa, który umieścił w nim fresk tak zwanego księcia z liliami. Kawałki tego fresku zostały niedaleko znalezione. Niedokładnie wiadomo gdzie, lecz zapewne od strony południowej, która to informacja jest istotna przy interpretacji tego ciekawego malowidła. Jednak interpretacją tego fresku zajmę się już w następnej części z tej serii. W
Wtedy też zaprezentuję inne minojskie odnalezione malowidła. Teraz już żegnam się z Wami. Zgodnie z tradycją YouTube'a proszę o subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!